potrójny aparat wspierany sztuczną inteligencją, wysuwana przednia kamera, a do tego duży ekran i pojemna bateria. To najważniejsze cechy P Smart Pro, czyli nowego średniopółkowca od Huawei. W tym modelu mamy potrójny aparat. Główny o rozdzielczości aż 48 megapikseli, ultraszerokokątny 8-megapikselowy oraz specjalny aparat do efektu bokeh o 2-megapikselowej matrycy. Zrobicie nim nie tylko piękne portrety i pejzaże, ale także świetne wideo. Tryb Super Slow Motion pozwala na aż 16-krotne spowolnienie filmu, czyli nagrywanie 480 klatek na sekundę. Nowością jest obiektyw ultraszerokokątny 120 stopni, który umożliwia również filmowanie. Więc jeśli lubicie uwieczniać pejzaże i krajobrazy, to ten aparat spełni Wasze oczekiwania. Nieźle sprawdza się też zoom cyfrowy, który przybliża niewielkie lub oddalone obiekty nawet 6-krotnie. Aparat w P Smart Pro dobrze daje sobie radę także w trudnych warunkach oświetleniowych. Ten model ma pojemną baterię, 4000 mAh, która wystarcza na cały dzień intensywnego korzystania. Ta zwiększona moc baterii powoli staje się standardem wśród smartfonów ze średniej półki z dużym ekranem. Huawei P Smart Pro, tak jak inne modele z tej serii, ma wysuwaną przednią kamerę o rozdzielczości 16 megapikseli. A co jeśli podczas robienia selfie upadnie Wam smartfon? Bez obaw. Funkcja ochrony automatycznie wykryje ruch i schowa wysunięty obiektyw. I to w mniej niż sekundę. W tym modelu mamy możliwość rozszerzenia pamięci do 512 GB za pomocą dodatkowej karty SD. Niestety to wyklucza możliwość korzystania z Dual SIM. Czyli albo dodatkowa karta pamięci, albo druga karta SIM. Zapytałam znajomych, co sądzą o nowym Huawei P Smart Pro. Co polubiły w nim dziewczyny? Sprawnie działający czytnik linii papilarnych umieszczony na obudowie. Co polubili w nim panowie? Przede wszystkim design. Huawei P Smart Pro pokrywa hartowane szkło, a dzięki zaokrąglonym krawędziom telefon wygodnie leży w dłoni. To dla kogo jest P Smart Pro? Huawei stworzył urządzenie dla tych, którzy szukają modelu ze średniej półki cenowej, z dobrym aparatem, pojemną baterią i designem w stylu premium. A co Wy myślicie na temat budżetowych smartfonów? Dajcie znać w komentarzach. A przy okazji zobaczcie moje pozostałe recenzje.